Jesteś sprzedawcą roku w Starogardzie Gdańskim. Taki konkurs rozstrzygnięto wczoraj. Cieszy się z tego wyróżnienia? Oczywiście się cieszę, ale pierwsze chcę powiedzieć, że tu jestem po kari, bo słabo grałem ostatni mecz, tak da muszę teraz zarabiać więcej pieniędzy, żeby po prostu mogę żyć. Tak da dzięki kolegi Sażalo, on mi zaproponował tu pracę i teraz już jest takie. Ale to nie tylko kara, ale... Grosz, ale widzisz, że tutaj jest pognieciona, nie? To... Ale to nie jest... Weź żelazku, wyprasuj. Jak my mamy to sprzedać? Tylko skończymy. Tylko ze skończym wywiad i okay. No. To nie tylko tak, że za karę, ale no, nieoficjalnie mówi się, że masz szansę na więcej podań w czasie meczu, gdy będziesz dobrym sprzedawcą. Od szefa przede wszystkim. Nie wiem, zależy. Na razie to wygląda tak średnio, ale mam nadzieję... Która jest godzina? No, 10 po 3. Ludzi kończy pracę, tak, da jestem tutaj i mam nadzieję, że będzie dzisiaj duże pieniądze tutaj. No właśnie, ile butów sprzedajesz dzisiaj? O, nawet nie wiem, numer, dużo, naprawdę dużo. Ale mam nadzieję, że będzie więcej niż co ja myślałem. A jaki jest twój ulubiony model i jakbyś polecił ten model? Próbka twoich umiejętności. Ulubiony model jest ten, który dostałem za darmo. To jest ulubiony model, a nie wiem. Ulubiony model podobnie do koloru stroja na meczu, powiedzmy, że to jest. A ma dużo takich modelów. Tak, nie mogę sobie decydować na razie. Wynika z tego, że no, zajęty jesteś pracą w sklepie, myślisz cały czas o tej karze, czyli pracy w sklepie, no nie masz czasu przygotować się do meczu. Będzie kiepsko znowu, tak, podobnie? Nie, mam czasu przygotować się na meczu, tak, da. Dzisiaj mamy wolno, nie mieliśmy treningu, tak, da. Przygotujemy się na mecz, myślimy na meczu Gdyni. Jesteśmy skoncentrowani na to i na pewno idziemy tam po zwycięstwo. A co trzeba zrobić, żeby wygrać z dużą stawką? Mać więcej punktów na końcu od przeciwnika. A jak zrobić, żeby mieć więcej punktów? To duże rzeczy. Musisz zbierać piłki, musisz biegać, musisz dużo, naprawdę dużo rzeczy. Nie mogę ci powiedzieć to i to możesz robić. Wszystko możesz robić po prostu. Tak, czasami decyduje zbierka, czasami skuteczność szutu. Tak, i świetne buty. Buty na pewno. Muszą być wygodni, muszą być leki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.